Halo, halo widzowie! Witam was bardzo serdecznie, ja nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed, widzowie, tak jest. Kontynuujemy sobie naszą historię, słuchajcie, misję mam wrócić do kierownika biura, a na samym początku, kiedy grę rozpoczynałem, misja była znaleźć trzy wskazówki. Oczywiście dla widza to ja te trzy wskazówki oczywiście znalazłem. Słuchajcie, w tle pobieram sobie GTA 5 i będziemy grali roleplaye, także na różnych serwerach, także zapraszam bardzo serdecznie na Twitch TV. Leszczechow, przyszywu, link oczywiście w opisie, Discordy, lajki i subskrypcje też możecie zostawić. A my sobie Witaj, porozmawiajmy bracie. Jak idą z Bratem. poszukiwania? Wiem już wszystko o moim celu. Zatem podziel się wiedzą. Podobno Sibranda zżera strach. Popadł w obłęd na myśl o zbliżającej się śmierci. Zamknął dzielnicę portową i ukrył się na jej terenie, czekając, aż przypłynie jego statek. To utrudni sprawę. Ciekawe, skąd dowiedział się o twojej misji. Ci, których zabiłem, są ze sobą powiązani. Al-Mualim ostrzegał mnie, że wieści o mych czynach szybko się wśród nich rozejdą. Strzeż się, Altairze. Oczywiście, Rafiku. Sądzę jednak, że będzie to działać na moją korzyść. Strach go osłabi. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Kurwa, ile razy ja to słyszałem. Mam wrażenie w ogóle, że powoli zbliżamy się, słuchajcie, do końca naszej serii. Musicie mi wybaczyć, bo ja też przed chwilą wstałem, także jeżeli głos będzie nierozgrzany, to są autentycznie pierwsze słowa, które dzisiaj wypowiedziałem, czyli Assassin's Creed. To były pierwsze słowa. No i oczywiście, że witam was w dzisiejszym odcinku. Także musicie mi chwilę dać na pobudzenie się. Mamy, słuchajcie, misję. Coś czuję, że powoli zbliżamy się do końca tych misji. Mam przynajmniej takie solidne wrażenie, że do końca gry już niedaleko. Aczkolwiek mogę się mylić, może wypełnimy te misje i będą jakieś dodatkowe, o których aktualnie nie mam prawa mieć pojęcia. O kurwa, żaden asasyn. Gnoju jebany, pyk do ogródka. No ale myślę, że gdzieś tam dużymi krokami po te dwa odcinki, jak wrzucam aktualnie raz na jakiś czas jeden, kiedy wlatuje Darkest Dungeon, no to mam wrażenie, że dość szybko się jeszcze kilka dni i zakończymy serię i że dość szybko się do końca zbliżamy. Ja bym sobie tutaj przeskoczył, to hops, hops, pięknie. Hops, ty, tylko gdzie ja mam się udać? O kurwa, gdzie ja mam się udać? A gdzieś tutaj, jak ja tam wejdę? Chyba nie ma innej opcji, niżeli autentycznie po prostu tam się wpierdolić na chama jebanego. Dom. Gdzieś jakoś tędy może? Tu jest jakieś wejście? No co, ale co? Pyk, pyk, pyk. Tu może wejścia nie ma, ale jest gigaflagę. Ja bym chciał gigaflagę. Rzadką. Dobra, chyba tam gdzieś było wejście. Tego co widziałem po lewej stronie. Witam panów krzyżaków. Tak myślałem, że to się skończy. Tutaj wejście? Tu jest wejście. Patrzcie, jaki tu jest kurwa skład cały krzyżakowy, ale chyba nie było innej opcji dostania się do dzielnicy portowej. Ja tu nie mogę wejść, kurwa, muszę ich. O kurwa, ile przeciwników. No, trzeba to jakoś taktycznie rozegrać, widzowie, spokojnie. A w ogóle mam nadzieję, że doceniacie to, że ja to w międzyczasie kurwa wam fajnie zrobiłem, że słuchajcie, w tym, że nie musicie oglądać, jak teraz się wspinam na 15 wież obserwacyjnych, tylko od razu mamy tutaj misję, nie, do zaczęcia. Mam nadzieję, że to docenicie chociaż jakimś lajkiem, jednym z pół lajka chociaż zostawicie. Krzyżacy to są kurwa ciężci przeciw... O kurwa, ile ich jest. To są widzowie nie lada przeciwnicy. Oni nie są najłatwiejsi, o nie. To są w miarę trudni przeciwnicy, więc nie będzie aż takie łatwe. No dawaj, dawaj, atakuj któryś. O kurwa, ten mocny cios jest trudny. Przełamanie. Pyk, lamusie. O kurwa, tutaj za dużo ich na tak małej przestrzeni. Dobra, tego nożykiem, pyk, pyk, pyk. I obrót nożykiem, śrub. Pięknie.
Jak się nasza... O kurwa, co ja robię? Przełamanie gardy, ty, chłopie. Oj, oj, no i spadł. Tego nożem zaraz, pa. Śrub. A, on ma zrobić tak też. Wszyscy? No nie chuj, jak wszyscy. Dusimy, dusimy, dusimy. O kurwa. Nie, nie jestem za cicho widzimy? Nie, bo w porządku. Dobra, za szmaty cię biorę. Tru kurwo ścianę i o drzewo. Dusimy. Albo... Nożem, nożem, nożem go rzuć. No i wszystko. I lecimy dalej. Proszę nie panikować, panowie obywatele. Idziemy na kurwa zebranie. Misja zlikwiduj Sibranda. Trzymajcie go, on mnie zabije! Witam. Ascenka. No halo, halo. Mylicie się, mistrzu Sibrandzie. Nie zachęcałbym do użycia przemocy przeciwko komukolwiek, a już na pewno nie przeciwko wam. Tak mówisz! A jednak nikt za ciebie nie poręczy. Co mam o tym sądzić? Prowadzę proste życie, panie. Jak wszyscy duchowni, nie mamy zwyczaju zwracać na siebie uwagi. Być może. Czy może nie znają cię dlatego, że nie jesteś Bożym sługą, lecz asasynem? Nigdy. Nosisz takie same szaty. Jeśli odziewają się tak jak my, to tylko po to, by szerzyć strach i niepewność. Nie daj się omamić. Nazywasz mnie tchórzem? Sprzeciwiasz się mojej władzy? A może chcesz podburzyć moich rycerzy przeciwko mnie? Nie, nie, nie rozumiem. Odklejony dlaczego widzowie. Mi to robisz? Nie uczyniłem nic złego. Nie przypominam sobie, bym cię oskarżał o coś złego. Stąd twoja reakcja jest tym dziwniejsza. Czy może wina wymusza na tobie jej wyznanie? Ale niczego nie wyznałem. O, uparty do samego końca. Co masz na myśli? Wilhelm i Garnier byli zbyt pewni siebie. Przypłacili to swoim życiem. Nie popełnię tego samego błędu. Zaprawdę, jeśli jesteś sługą Bożym, to niech Stwórca cię ochroni, a mnie niech powstrzyma. No dobra. Oszalałeś. Żaden problem. Czy nikt z was nie wystąpi, by położyć temu kres? No ja widać, że zatruwa go strach. Strach, który sprawia, że widzi wrogów tam, wystąpił. Gdzie ich nie ma. No ja nie, bardzo chętnie bym tutaj siop. Wygląda na to, że ludzie podzielają moje obawy. Wszystko, co robię, robię dla Akki. O kurwa. Bądźcie bardzo czujni. Informujcie straż o każdym podejrzanym zdarzeniu. Wątpię, żeby to był ostatni z asasynów. Ci dranie są wytrwali. A teraz wracać do pracy. Chłopca jeszcze nie wie. Chłop nie wie. Dostaliśmy informację, że on coś planuje, właśnie jakiś podbój na łodzi, coś takiego. O kurwa, to nie będzie łatwa misja, nie, nie, nie. Tego, widzę, tego co widzę, to będzie nawet, kurwa, bym powiedział, ciężka misja. Ale możemy zrobić coś takiego. Chyba. Proszę mnie tu nie patrz. Coś jakbyśmy tutaj i tak, 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 no. Mi jak pomysł, po tych statkach i do gościa, po cichu widzowie to zrobimy. Wiemy, że mój bohater, chociaż zapomniałem jak się nazywa, nie umie pływać. Także trzeba być tutaj ostrożnym. Gdzie on się udał? On się udał chyba na statek. Na to by wychodziło. Pyk, 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 pyk. O kurwa. Ja tu się tylko modlę. Randomowe modlenie się na statku. Tak o. Zowie, tędy może nie. Tak mnie zaraz kurwa znajdę i będzie koniec tej misji. Dobra, zrobimy tak jednak. Tak będzie widzowie bezpieczniej i bardziej po cichu. Pik, pik, pik. Tutaj mnie na pewno nie znajdą. O kurwa, na pewno mnie znajdą! Co? Ilu ich tu jest? Jestem
Jeśli zrobi sobie krzywdę, ja mu nie pomogę. Prévenez-moi si vous l'apercevez. Nawrotka, nawrotka, kurwa. Ten głupiec chyba postradał zmysły. Pych, 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 tędy. Tuwa, cych, 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 pomura. Dobra, to widzowie, pierwszy raz nam się uda misję po cichu. Nie żartuję. Naprawdę się uda. Musi się udać. Mam pomysł. I to, kurwa, jaki ja mam pomysł. Proszę mnie tu nie zauważać. Widzowie, jak ja po cichu zrobię tą misję, to będzie takie miodzio. Pa, pa, pa. I skoczymy na ten marsz. Tak, o, normalnie dla widza. Normalnie, widzowie, dla widza. Pa. Pik i na maszcik. Pik. O kur... No przecież plan był, kurwa, genialny. W czasie ucieczki obalaj ludzi, którzy staną ci na drodze. Widzowie. Ej, nie możecie mi powiedzieć, że plan nie był, kurwa, genialny. Według mnie plan był elegancki, w chuj był dobry. I w chuj miał prawo wyjść, jeszcze raz zrobimy ten plan. Ja chcę zrobić chociaż jedną, kurwa, misję po cichu, chociaż jedną. Ze pół misji bym tak po cichu zrobił. Pół misji, kurwa. Dzień dobry. Chociaż tak podejdźmy, kurwa, po cichu. Lekko się chociaż postara... Czemu krzyczycie? Że ja was delikatnie odpycham. Dziwne. Dobra, to może tędy w takim razie. Tu jest jakiś świr, kurwa. I jak? Jebany. Pyk, 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 pyk. Dobra, kurwa. Pyk. Jeśli nikt nie podniesie ręki w obronie swego pana, sam zajmę się. Kurwo jebana. A to on. Dobra, no i wszystko. Nie rób tego. Boisz się. Oczywiście, że się boję. Przecież będziesz bezpieczny w objęciach waszego Boga. Czy moi bracia niczego cię nie nauczyli? Wiem, co mnie czeka. Udało się, widzowie, misja po cichu. To się, kurwa, nie stało. Skoro nie wasz Bóg, to przypadkiem, ale się udało. Nic. Nie ma niczego. Tego właśnie się boję. Nie wierzysz. Jak wierzyć, wiedząc to, co wiem? Co widziałem? Nasz skarb był tego dowodem. Dowodem czego? Tego, że mamy tylko to jedno życie. Pozwolę ci zatem pożyć chwilę dłużej. Opowiedz mi o roli, którą miałeś odegrać. Morska blokada miała sprawić, żeby ci głupi monarchowie nie wysyłali więcej posiłków, kiedy... Odbijecie Ziemię Świętą? Uwolnimy ją, głupcze. Od tyranii wiary. Uwolnicie? Zamierzałeś podbijać miasta, kontrolować umysły ludzi. Mordowałeś wszystkich, którzy się z tobą nie zgadzali. Wykonywałem rozkazy, wierząc w swoją sprawę. Tak jak ty. Kurwa, widzowie. To Czechu potrafi? Oczywiście, że potrafi. Teraz pak. Pak, 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 pyk, tu, cyk, śrub, pak. Świetnie. Gdy Animus ostrzega, że obserwujecie czujny strach. Tak. Jeszcze raz, kurwa. Pyk, pyk, jeszcze, kurwa, raz. A ten świr co? Pyk, pyk, pyk. Umarł, utopił się, debil. Pyk, pyk, dobra. Czechu jednak potrafi. Biegniemy do biura. Mission complete, misja udała się. Wykonałem ją pierwszy raz po cichu. W końcu mi się, kurwa, udało. Wszystko by się udało, gdyby nie te wścibscy krzyżacy, którzy stałem wszędzie. Ale nie no, w sumie się udało, no. Teraz mnie tylko gonią, ale to chyba tak musi być. Ale ta widzowie zaskryptowane. To tak musi być, że oni mnie teraz będą kamieniami rzucać z bliskim. Kurwa, przepraszam najmocniej. Ty, kurwo, co z buta mi wjechał. Na dół. Biegniemy. Witam najmocniej, dzień dobry. Przepraszam. No wchodź po tej drabinie, ty, kurwo, jebana. Asasyńska. Dzień dobry, witam. Przepraszam. Żadnej zwady nie szukam. Pyk.
Nie wyjdzie ten skok, ale niezła próba. Po drabince i gdzieś tutaj widzowie znajdziemy zaraz ogród i będzie kituła. O. Tutaj cyk i cyk do ogrodu. No i gdzie jest? Gdzie jest pan? Asasyn. A niech to. To nie ma sensu. Dobra, wydupcać. No i kituwa. Teraz spierdalamy jak najszybciej. Gdzie jest moje biuro asasyńskie? Bo ja tutaj nie wiem w tym mieście, gdzie one się w sumie znajdują. Gdzieś tutaj widzę na górze. A nad nami bezpośrednio, dobra. No i wszystko, kurwa. I wszystko. Szkoda, że nie ma Malika. To jest przykre. Tylko jest jakiś stary dziaduch, ale no niech będzie. Altairze, wywołałeś spore zamieszanie. Zrobiłem jak kazano. I to po cichu. Nie złamałem kodeksu. Zaiste. Powinieneś jechać do Masyafu i poinformować Al-Mualima o sukcesie. Tak. Muszę wrócić i z nim porozmawiać. O tym i o innych sprawach. Wszystko w porządku, przyjacielu? Wydajesz się taki nieobecny. Nic takiego, Rafiku. Po prostu mam dużo na głowie. Porozmawiaj więc ze mną. Może ci pomogę. Najpierw sam muszę to sobie jakoś poukładać. Dziękuję jednak za propozycję. To ci, których zabijasz, prawda? Czujesz coś względem nich. Skąd? Ach, przyjacielu. Z tych ponurych zadań nie czerpie się przyjemności. Żal, niepewność, współczucie. Tego można się spodziewać. Czy powinienem się obawiać tych uczuć? Powinieneś je zaakceptować. To one czynią cię człowiekiem. A co jeśli się mylę? Jeśli oni nie mieli zginąć? Jeśli mieli dobre zamiary? Może byli zagubieni, lecz mieli dobre intencje? Jestem tylko Rafikiem, Altairze. I takie sprawy mnie przerastają. Może Al-Mualim pomoże ci to wszystko jakoś ogarnąć? Tak. Być może. Dziękuję, Rafiku. To przyjemność pracować z kimś o twych umiejętnościach. No dzięki, to przyjemność pracować z dziadem jak ty. Chociaż wolałbym osobiście Malika Montanę. Bo to szef. Ale może być. Widzowie, jakby dźwięk był w ogóle, nie wiem, za cicho na przykład, gierka by była za cicha względem mnie, to ja sobie to naprawię w następnym odcinku, bo trochę się bawiłem przechwytywaniem dźwięku. No i niedługo będę też takie skrypty wrzucał do OBS-a, żeby jednocześnie mnie podgłaśniały i jednocześnie też mnie aby zbierać informacje, wyciszały, kiedy mówię za głośno i oczywiście podgłaśniały, kiedy mówię za cicho, żeby ten dźwięk był równomierny, także kolejny z tych, których wymieniłeś. Jeżeli dzisiaj było coś źle, to przepraszam, widzowie. Jest niemal zakończone, a twoja ranga przywrócona. Jeśli mogę, ja nie wiem, czy będę miał okazję, bo dzisiaj jest 4 odcinki, chciałem nagrać. Czemu ci dwaj? Dżubair i Sibra. No, tu koniec gierki jest. Nie widzisz tego? Oni przygotowują drogę zmianą. Pilnują, by nie pojawiły się dawne i nowe zagrożenia. Osłabić ich, to osłabić naszego wroga. To chyba logiczne. Jeśli pozwolilibyśmy im kontynuować pracę, nasze dzieło prędko runęłoby w gruzy. W jaki sposób? Przysporzyliśmy im wielu kłopotów. Owszem, uderzamy w ręce, ale mierzysz się z hydrą. To, co odetniesz, szybko odrasta. Więc odrąbmy jej łeb i skończmy to. Już niedługo, niedługo. Tylko jeden człowiek stoi między nami i naszym ostatecznym celem. Wrócę do swej pracy. Im prędzej on zginie, tym prędzej zmierzę się z naszym prawdziwym wrogiem. No dawaj equipment. Ja mam pytanie do ciebie. Szefie plemników. Oczywiście. Lecimy. Jaka jest prawda? W samych siebie. Widzimy świat takim, jaki jest. I mamy nadzieję, że pewnego dnia ludzkość ujrzy go tak samo. Czym więc jest świat? Iluzją. Złudzeniem, któremu możemy albo się podać, jak czyni większość, albo wykroczyć poza nie. Co oznacza wykroczenie poza złudzenie? Zrozumienie, że nic nie jest prawdziwe i wszystko jest dozwolone. Że prawa nie biorą się od bóstw, lecz z rozumu. Rozumiem teraz, że nasz kodeks nie każe nam być wolnymi. Każe nam być mądrymi. Rozumiesz już, dlaczego templariusze są zagrożeniem? My chcemy rozwiać iluzję. Oni pragną użyć jej, by zdobyć władzę. Tak. Zmienić świat na taki, jaki bardziej będzie im odpowiada. To dlatego wysłałem cię po ich skarb. To dlatego trzymam go w zamknięciu. I to dlatego ich zabijasz. Altair miał na imię. Jeden z nich. Pomniało mi się po 10 minutach nasz główny bohater. Może się odrodzić. Weź swoje rzeczy. Odnajdź tego ostatniego człowieka.
Gdy umrze, będziemy wreszcie mogli zaatakować Roberta de Sable. Uczynię to. Pokój i bezpieczeństwo z tobą, Altairze. Tak, tak, tobie też, mistrzu, chuj w dupę. Dawaj mi equipment, bo tu już szefem jestem. Dostałem coś nowego? Umiejętność? Bicie, kurwa, nie wiem, cokolwiek z konia, konia, bicie. Koniu, cokolwiek. Nową zdolność, biegłość w krótkim mieczu, obrażenia, możesz poćwiczyć na dziedzińcu. Altairze! Moi ludzie chyba nie do końca wiedzą, co to znaczy władać ostrzem. No to idziemy. Idziemy im pokazać, co to znaczy władać, kurwa, mieczem. Witam serdecznie mojego ulubionego nauczyciela. Altairze, zdaje się, że moi uczniowie nie do końca rozumieją, co to znaczy władać ostrzem. Może pokażesz im, co potrafisz? Jasne. Dobra, to są te same rzeczy, to nie chcę, nie. Musisz być bardzo zajęty. Niech się, kurwa, twoi uczniowie sami uczą. My dostaliśmy jakiś krótki miecz, ja nie wiem, pod który mogę go jeszcze wyciągnąć, ale wiem na pewno, że udajemy się do ostatniej lokalizacji, do której mamy się udać. Damaszek. Idę od razu do biura, porozmawiać. Szefem, znaczy szefem, a to chyba... A nie wiem, czy tam Malika nie ma. Chyba Malik był w akce. Może Malik jest tu i tu. Może jest dwóch Malików. Może to bracia bliźniacy, kurwa, nie wiem. Malik? Nie, to jakiś inny Bob. Dobra, witam. Oto bohater Damaszku. Wejdź, ja? Zabaw u nas trochę. Opowiedz mi o swych przygodach. Obawiam się, że nie mam na to czasu. Rozumiem. Twe sprawy już mnie przerastają. Nie o to chodzi. Nie? Oczywiście, że nie. Jak zatem mogę ci służyć? Al-Mualim prosił, abym odebrał życie niejakiemu Dżubairowi. A, główny uczony Salahadina. To dość dziwny cel, moim zdaniem. Lecz kim my jesteśmy, by kwestionować wolę mistrza? Na pewno ma swoje powody. A zatem znasz tego człowieka? Ostatnio nie próżnował. Organizował uczonych i wysyłał ich na ulicę, by nawracali ludzi. O czym mówią? O ogniu światłości, oczyszczeniu grzechów. Jeśli chodzi o mnie, to apokaliptyczne bzdury. Całe to gadanie o ścieżkach i nowym świecie. Co z tym nowym światem? Nie mam pojęcia. Nie zwracam uwagi. Ale mamy dojebany miecz. Jestem zbyt zajęty prawdziwą pracą. Patrzcie, widzowie. Dobrze więc. Przejdę się wśród ludzi. Zobaczę, czego uda mi się dowiedzieć. O kurwa. Gdzie byś mi doradził rozpocząć poszukiwania? Na południe stąd znajdziesz akademię i strażnicę. Jedno i drugie jest dobrym miejscem. Pewnie będziesz chciał też odwiedzić szpital na wschodzie miasta. Zrobię to od razu. Co za zapał. Zdecydowanie się zmieniłeś. Idę. A, dawaj pióro. A nie, pióro dasz później chyba, nie? Ta, dobra. Ja idę. Mogę. Dobra, witam. Pogadane. Misja jest dość prosta. Zakończyć śledztwa. Śledztwa rozpoczynamy w tej dzielnicy, z tego co rozumiem. To jest dzielnica z jednym punktem obserwacyjnym, czyli zawsze w takich zaczynamy nasze śledztwa. Idziemy. Dzisiaj przepraszam najmocniej pana szefa. Dzisiaj, widzowie, nie zadzieje się już nic więcej ciekawego. Będziemy tłuc przeciwników, wchodzić na budynki i generalnie cieszyć się życiem asasyna, skakając w tom i we w te. Taki jest plan. O, witam. A ty to kto w sumie? A to zaraz z tobą pogadamy, spokojnie. Tylko tutaj mission muszę wypełnić. Mogę go tak, kurwa, ten umiejętność mi brakuje, co mogę go tak ściągać i wyrzucać na ziemię. Tego budynku, wkurza mnie to. Kiedyś była taka umiejętność, ale nie wiem, czy w tym asasynie, czy w innym asasynie. Trochę tych asasynów w swoim życiu ograłem. Natomiast tak samo jak ograłem jedynkę, tak samo jak ograłem dwójkę, już to mówiłem, Brotherhooda, trójkę i czwórkę, tak samo zielonego, kurwa, pojęcia nie mam, co się w tych grach działo, no bo to są gry, które ogrywałem 10 lat temu, więc byłem dzieciakiem i zupełnie pewnie nawet nie zwracałem uwagi na jakąkolwiek fabułę w tej gierce, tylko cieszyło mnie, że istnieje możliwość, kurwa, skakania po dachach w 20 FPS-a na najniższych ustawieniach. Mówię, co? Co chłopie wykminili w ogóle, nie? Więc idziemy od razu wyścig do informatora sobie wykonać. Wyścig do informatora jest mega łatwy. Wystarczy skakać, więc myślę, że sobie z tym poradzimy. Ostatnio się uwinąłem w 30 sekund, a miałem 1,5 minuty, więc witam. Złe wieści, bracie. Dziś rano zabiłem Templariusza. Cóż, a może to dobre wieści?
Znalazłem nawet przy nim list, dałem go Numairowi, powiedział, że ci go dostarczy. Ale z twojej miny wnioskuję, że tego nie zrobił. Więc idź, nie zwlekaj. Znajdź Numaira i zabierz mu ten list. Proszę. Ja mam. No niby to jest daleko na mapie, ale tak naprawdę to daleko na mapie nie jest. Szybciutko się powinniśmy uwinąć. Pyk, 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 jestem kurwa asasynem. Pyk, pyk. No to nie jest trudna, ta misja biegu do informatora to są kurwa najłatwiejsze misje dla mnie. Najbardziej się, najlepiej się przynajmniej przy nich bawię. Tu sobie kogoś ściągniemy z dachu. Tutaj sobie pobiegamy do informatora. Gdzie jest ten informator? Gdzieś na dole ten informator jest, a mogę tak... No mogę, kurwa, zaufam umiejętności. Tak, pyk. Przyczuciu, a nie umiejętnością. No, trzeba mieć umiejętności, żeby im zaufać, więc przyczuciu. No kurwa, w sumie to miasto nie jest takie łatwe do przebycia, z tego co widzę. Gdzie on się, kurwa, ty. Żartowałem jednak, kurwa, daleko to jest. Wypierdalaj. O kurwa, 30 sekund mam jeszcze. Pach, pach. Pach, pach, pach. Dobra, on jest na górze. 20 sekund, kurwa. Dobra, drabina, git. Czy jak oni mnie będą widzieć, to ja mogę z nim pogadać? Kurwa, nie mogę. Oj, to tego akurat, kurwa, nie wiedziałem, no. Nie, jak ja pół miasta muszę. Szybko. Dawaj, kurwo. Puszę dla szefa, puszcz. Szybko. Nie! Pół sekundki zabrakło. I kurwa, pół sekundy później mi nie jesteś w stanie informacji powiedzieć, żebym ci zajebał z noża, ty kurwo. Pyk, trzy noże w brzusze. Do brzuszka. No robię mu krzywdę, bo to... Tam jest, jebany. To mi informacji nie chcesz sprzedać dla kumpla z asasyna. Dobra, idziemy przy okazji odblokowywać... O, przepraszam. Dobra, ściągniemy tego gościa, co nie, tak? A dwóch tu jest, no to dwóch ściągniemy. Jaki problem. Chyba żaden. A już nie mam drugiego, no to jeszcze elegancko. Czy bardziej elegancko. Idziemy na tą wieżę. Odblokujemy wieżę. No, myślę, że tą jedną wieżę odblokujemy, zrobimy jedną misję i dalsze misje sobie ogram poza odcinkiem, bo... Nie są to najbardziej interesujące misje, a też nie mam jakiejś turbo historii do opowiedzenia, bo dopiero co, tak jak mówił, sobie te pół godziny temu wstałem, dopiero co kawę wypiłem, dopiero co się budzę. Kurwa, fajnie jest zrobiona ta gra. Widzowie, to jest 2007 rok. Kurwa, nie jest najgorzej. Mi się mega podoba ta gierka. To jest 2007 rok. Mega mnie to jara. Szkoda, że nie zrobili Assassina. Tego, nie? Wersji odświeżonej, fajne by to było. Z jakimiś nowymi teksturami i tak dalej. Mamy tu jakąś misję? Nie no, mamy tylko ten wyścig do informatora i odblokowanie jakby ocalenie mieszkańca. Tych mieszkańców to się nie za bardzo opyla opłacać, bo jedyne co oni robią, to mi później pomagają w ucieczce. No to jest kurwa przydatne akurat. No ale to jest za dużo się srania. Za dużo czasu musisz poświęcać na to, żeby tych mieszkańców odblokowywać. Trochę ich pewnie poodblokowałem, na przykład jak tutaj widzicie. Albo nie. No nie, akurat w Damaszku to nikogo. Nie uratowałem chyba z mieszkańców. Jebać mieszkańców Damaszku. Ale ogólnie w jakichś miastach, szczególnie na początku, nie wiedziałem za bardzo, czy to daje dużo, czy daje mało. Więc odblokowywałem. Natomiast takimi umiejętnościami asasyńskimi, władanie mieczy. Widzowie, a ma się ten wprawy w władaniu mieczem, no to sobie zawsze radzę, solo, nie potrzebuję jakichś kondonów. Dobra. Odblokujemy wieżę, widzowie, wpadajcie na Twitcha, na Twitchu są streamy codziennie, a umiecie tak, widzowie? Nie widać, kurwa, za ciemno, znaczy za jasno. Widzicie, widzowie? I lajki, komentarze i subskrypcje. Ja spadam odblokowywać nowe rzeczy. Te wszystkie misje, jakieś próby, zabójstwa i tak dalej, to sobie poza odcinkiem zrobię. Jutro się widzimy na tak zwanym mięsie, treściwym odcinku.
w którym będziemy jak zwykle zabijać, czyli to jara nas wszystkich najbardziej w tej serii. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. Siema, siem są widzowie.